ty, tylko ten Saigonka. Dobrze, sprawa wygląda tak, że wszyscy przychodzimy na szepcik, strunki na szepcik, nikt się nie odzywa, tylko mówi pan Colin i ja i słuchamy jego zeznań. Dobrze, panie Colin, tak, pan więc mówi, co tu się stało? Myślimy się usiął, czy nie? Tak. Tak, tak, już tak. Dobra. W takim bądź razie. Wszystko się dzieje od tego, że się wpadłem do szpitala, zobaczyć jak ten nowy szpital wygląda. Mówię, kurwa, ładny. Spotkałem panią, taką miłą panią, ładną blondynkę. No ładna była, no. No i ona teraz tak, powiedziała, że są jakieś badania okresowe, że dalmu i czy nie chciałbym tam pójść. No ja powiedziałem, że spoko. Posiadłem. To tak. Położyłem się na stole. Ja tak, czekaj, przepraszam, to pani była pani za dyrektora, tak już dodam. Dobrze, dobrze, mm. Niech pan nie przepraszam, niech mówi. Dobrze, jeszcze raz. No. I teraz tak. Powiedzieliście, że mi się położył na stole, tam wcześniej była jakaś operacja wykonywana, to jeszcze też tu mi jakoś oczyścili. Tam coś był moc jakiś, więc sobie z chujem robili, nie wiem, to jest jakiś szpital psychiatryku, kurwa, czemu w ogóle czy coś. Pan przyjechał w ogóle do szpitala? Czemu pan był przyszedł na operację? Z jakiego względu miał coś tego do usunięcia? No ja nie wiedziałem, że to jest operacja! Nie wiedziałem! To zobacz, no nie zajebiście, że teraz odgrywa. Tak? No nie, no po prostu powiedzieli, że są jakieś badania okresowe, żeby się położyć. Aha, no stwierdziłem, no, widziałem, że się położy. Tak, tak. Widziałem takiego tweeta nawet, że na badania okresowe zapraszam, rozumiem? No. No i się położyłem, tam ładna pani, coś tam podeszła, coś tam mówiła, wie pan, no. No i mi się to podobało. No potem przyszedł ten, tutaj, o. I przyszedł ten, kurwa, siwy chuj, emeryt jebany, kurwa, szczur. No i też na chama mi wzięli mordę, otworzyli. Rzucili mi jakieś dwie tabletki, których połknąć nie chciałem. Potem kazali mi je popić. Powiedziałem, że nie, nie piję. No i kurwa, no i kurwa cio. No i wjebali mi kurwa jakąś wodę do gęby. I musiałem to połknąć. No i tak mniej więcej, nie wiem po ilu kurwa. No po czasie uśnąłem. Raz na jakiś czas się przy... Co się panu stało, no, w ogóle? Co, zrobili coś panu, czy jak? Coś wycięli, czy... Dajesz mi dokończyć, kurwa, czy nie? Proszę wziąć zdania. Powiada się krok po kroku. No, to tak, tak dalej. A co pan, jak pan się na nie? Panie Robercie, ostrzegam pana ostatni raz, że się nie odzywamy. Ja daję tutaj głos, jest pan na przesłuchaniu, następnym razem... Mogę go wyjebać? Niech pan też na sławę, niech pan kontynuuje. Dobra, ja tu no to tak. Zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, daj łapkę w górę, napisz komentarz, a ja przypnę ci serduszko. Kurwa, zgubiłem się, no fuck it. No, dostał pan dwie tabletki, jakąś wodę, nie mógł pan połknąć. No tak, no i tak, i, a jeszcze przed tymi dwoma tabletkami to mnie kurwa do stołu przywiązali. Przywiązali mi kurwa nogi, przywiązali mi ręce, nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem nic robić. Przywiązany. No i się kurwa położyłem. Tamten, dali mi te dwie tabletki, w międzyczasie mnie przywiązali. I potem sobie uśnąłem. Jak się pierwszy, ogólnie chyba dwa razy się przebudziłem, a pod sy. I tego. No i jak się przebudziłem, to poczułem kurwa coś w dupie. Co to kurwa było? To była kurwa 30-centymetrowa puka kurwa PCV. Wiesz? No. Potem zaśnąłem znowu. Ale to odpadnienia jaka? Co? Taka do odpadnienia. Nie wiem kurwa, nie wiem. Nie znam się. Nie wiem w dupie pałkę. Nie wiem w dupie pałkę, kurwa, tyle wiem. I teraz tak. Zobaczyłem, potem zasnąłem, obudziłem się i potem zobaczyłem tego chuja obsranego tam. Nie wiem jakim cudem, ale był obślany. Bez wyzwisk. Niech pan bez wyzwisk. Tak, spokojnie, niech pan opanuje nerwy. Ja rozumiem, rurka, pałka w dupie to nie często się zdarza, ale rozumiem, no wyboli, ale no niech pan trochę opanuje nerwy. No, dupa mnie bolała jakby, nie wiem, kurwa. Aligator mi ruchał, no. I co, i potem znowu uśnąłem. I potem się obudziłem. I patrzcie, stoi przy mnie ten o tu. Stał przy mnie ten kurwa cały się w szpitalu, co się tam pultał, że go nie chcieliście wziąć z tego szpitala, że go nie możecie i tak dalej. Stała jeszcze ta pani. No i ta pani coś tam powiedziała, coś w stylu, szkoda takiego młodego chłopaka, a ja mam dopiero 20 lat, no i co, no i potem się dowiedziałem, aha, obudziłem się, zepnąłem kurwa pod siebie, podniosłem się, zepnąłem kurwa, patrzcie, ja jej nie mam, no jaja mnie kurwa bolały, no jaja mnie nie bolały, no bo ja nie miałem, ale bolało mnie tam w okolicach. A robili coś panu z genitaliami, czy tylko ta rurka była w akcji? Chyba tylko ta rurka. Dobra, rozumiem. Tutaj pan Saigonka miał 4 jądra, a pan miał rurkę PCV w odbycie, tak?
ja miałem w dupie to, no. I teraz tak. I wiesz co było kurwa szczytem? Że miałem kurwa kokarta wieszona na moim kurwa worku od jaj, tylko że jej kurwa nie było, rozumiesz? Miałem kurwa kokardkę tam kurwa zawiązaną. No. I to był kurwa szczyt wszystkiego. No i potem kurwa zacząłem biegać, doszukiwać się co jak. No i wiadomo, że no... Nie pani powie, kto no, był przy tej operacji oprócz pana Krasuckiego? Kto jeszcze uczestniczy przy tym... Był jeszcze ten silny kurwa z powysyn, ja na emeryt, co powinien dawno jechać. Dobrze, niech pan się opanuje. Dobrze. Ja proszę, zaproszę pana dyrektora, żeby wysłuchać jego... To ja po niego zapytam. Słuchaj, a no i jeszcze wiadomo, że... Wiadomo, że kurwa nie mam... Jak nie mam jaj, to mi je wycięli, także to była również kastracja. A przypominam, że... Przypominam, że nie składałem żadnego pisma, żeby mi jaja wycięli. Nie składałem żadnego pisma, żeby mi rurkę kurwa do dupy włożyli. Nie składałem żadnego pisma, żeby mi kurwa na jaja kurwa zamontowali kokardkę. Nic z tych rzeczy. Także to wszystko poza prawem. I to miały być wszystkie badania okresowe, a skończyło się tak, że miałem rurkę w dupie, kurwa jajek nie mam i miałem kurwa kokardkę zamiast jaj. Rozumiem, rozumiem. Pan się uspokoi teraz, tak wdech i wydech, na spokojnie. Dobrze, teraz wysłuchamy pana dyrektora, weźmiemy jeszcze z dwóch świadków. Jeszcze jedna rzecz. Myślę, że wyciągniemy ten, czekaj, ten co tam stoi, to ponoć ma kurwa cztery jaja. I z tego co ja wiem, to są chyba jaja kurwa już, moje. Już nie ma. Co jak, pana? To jak nie ma? Co? Odgryzłeś mu czy co? Mówił, że nie ma dwóch. No to ma dwa czy cztery kurwa, czy ilu? Dwa. Bo ja też świadkiem byłam. Tak, właśnie ta pani jeszcze tam była wszędzie. O, tu też blondynka. Hej mała. Dobra, nie ważne. Idę. Niech pan poczeka. Dobra. Pan tutaj świadkiem. Przyjdzie pan dyrektor. No ma, ale sobie kurwa weszło nagle po sytuacji i kurwa siedzi się na tym rady. Zaraz będzie jakaś zadzima, pewnie kurwa by coś na radę. Dyrektor w ogóle przyjechał. Dalej czujesz swoich jajek. Ty, wariacie! Ale kurwa, ty, ja kurwa miałbyś przeszczep, kurwa, z powrotem byliśmy ci ładować, kurwa, w Bosznę, to ciebie już kurwa na szpitalu nie było. No to po chuj mi je wycinaliście, ja nie chcę kurwa, ja chcę swoje, a ja nie chcę żadnych kurwa jaj jakiegoś jednego gościa. No chcieliśmy potem twoje, to kurwa już cię nie było na szpitalu, a teraz młyn robisz, kurwa. Ale dowiedziałem się, że nie będę czekają, także ja mam to w chuju, kurwa, jaja bez płodności. A poza... Dobra, zresztą nie będę cię mówił, kurwa, bo potem, kurwa, wszystko wyjaśnię. Ja tu żądam podejrznego odszkodowania. Na szpital z bólem lewej ręki, pchnięty nadgarstek miałem. Miały być plasterek, tam bandaż nałożony i tak dalej, a przeszło to do operacji, bo pan... Już pokazuję. Ubezpieczenie nie mam wykupionego, gdyż jestem mechanikiem, nie wiedziałem. Do tej pory było tak, że mechanicy mieli ubezpieczenie. Bo mieliśmy wcześniej z mechanikami umowę, że po prostu my nie płacimy za ich usługi, a oni nie płacą za ubezpieczenie. Dobrze, ale nie wiem, nie czy to już tak się skończyło, czy jeszcze nie wiem. Nie wiadomo, co jest dalej. I tak, no, przyjechałem na to tam na szpital, to prosić o pomoc, no i pan Martin wziął mnie na szpital robić jakąś operację. Nie wiem co operację, skoro nie było nice. Przyjechałem tylko po bandaż. I no przyszło co do czego, że obudziłem się ze szwami i teraz mam całe w bliźnie. Mogę zdjąć marynarkę i pokazać. Dobrze, niech pan pokaże, zrobimy zdjęcie. Ten to jest kurwa najlepszy kocur, nie Robercik? A to ja też miałem pokazać? Okej. Ale ty nie masz, to co ty chcesz pokazywać, wariacie? No, ja jeszcze w ogóle mam ślady, że tam się coś obecnie. Nie, mechaniku, niech pan mówi, dlaczego ma pan bliznę. Kto był przy operacji i jak to się działo, niech pan jeszcze przy operacji był pan Martin Krasowski, mi operował, a pan dyrektor szpitala był przy tym, pozwalał mu na wszystko. Próbowali mi wypchnąć jakieś tabletki do buzi, po czym je wypluwałem. No nie będę się zgadzał, że siłę będę brał jakieś tabletki. Ubiorę się. Mi to tak wypchnęli, że nie dałem rady tego wypluć. Dobrze, rozumiem. W takim razie, czy ktoś
jeszcze jest poszkodowany tam? Czy ktoś się orientuje? Czyli byś świadkiem? Nie. Pójdę, zobaczę. Jeszcze jedna rzecz! Jeszcze jedna rzecz! Ważna! Bardzo ważna! O której nie wiecie! Proszę pana! Pan ze mną rozmawiał! Proszę pana! Jeszcze jedna rzecz! Dobra! To teraz tak! Jak to usłyszysz, to kurwa się szokuje! Ale kurwa! Przecież moje jaja człowiek zginął! Na dobrej szali! Przecież moje jaja człowiek zginął! Bo się zajmowali kurwa moim jajem zamiast życiem innego człowieka! Rozumiesz? Nie, wariacie! Nas było dwóch przy tobie, a dwóch przy tamtym. Więc tutaj kurwa. Tak wiercicie kurwa jak wiertarka, bo z 230 kurwa, nie? W ścianie. Znaczy tak w skrócie, tamtego drugiego dobra, pana, co umarł, panie dyrektorze, zapraszam dyrektor tutaj do nas zatwierdził decyzję, że operujemy tego kogoś innego. Spokojnie. Nie, bo tak, że tamty pan się kurwa nikt nie zajmował. Panie dyrektorze. Panie dyrektorze, czy nasz pan? Nie, no ratowaliśmy go w sumie, to kurwa przystanowi. Niech panu po prostu tam się stało, bo mamy dużo zarzutów, że pan pozwala panu Martinowi Krasyckiemu na wiele niedozwolonych tutaj działań, uszkodzenie ciała ludzkiego, przeszywanie jąder, rurka PC w odbycie, kastracja, spowodowanie... Rurka PC w odbycie. Niech pan mi powie o tej sytuacji, co tu się działo. No tak, tak no pokój. Generalnie z tego co wiem to pan Colin, tak się nazywa, pan Brown. Tak. Przyszedł na badanie, tak jak parę innych osób dzisiaj i został... Mhm. Postawiona diagnoza raka jąder. No i mieliśmy wybór. Albo go zostawiamy i dajemy mu umrzeć, ponieważ rak był w wysokim cyklu, albo amputacja tych jąder w celu uratowania mu życia. Czy przedstawiliście mu diagnozę? Nie, bo był pod narkozą. Dobrze, a wie pan, że nie można podejmować takich działań, że po prostu wycina mu jądra, bo pan widzi, że ma raka? To jest jego decyzja, co on robi z tym? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Wolnymi ludźmi, ale generalnie wolałem uratować komuś życie niż... Ja rozumiem, ale to nie jest pan Bogiem i on swoje życie, on sam o swoim życiu decyduje. Ja jeśli, rozumiem, że trzeba jeśli ratować. Jeśli teraz pan Colin ma taką chęć, to... Jak ty mu to, April chyba teraz napisałaś. Ja rozumiem, ale to jeżeli, proszę pana, rzecz wygląda tak, że jeżeli ktoś ma raka, to lekarz pyta, czy jest chemioterapia, czy przeprowadzamy operację, jest podpisywanie różnych zgód, potem rzeczy są wyjaśnione papierowo, a pan po prostu podjął decyzję bez żadnej świadomości pacjenta, tak? No proszę pana, ja mówię, jakie jest prawo, ja jestem tutaj stróż prawa, ja mówię panu, jak prawo wygląda. Nie może pan po prostu sobie ingerować w ciało ludzkie, bo pan coś tam widzi, rozumie pan? Tak, stróże prawa mi wpierdolili karę, kurwa, 3 razy większą ostatnio, a byłem, kurwa, miły. Dobrze, ja rozumiem, proszę pana, ja tutaj wyjaśniam z panem dyrektorem. Dobrze, czyli pan diagnozował tutaj operację, czyli określił pan tutaj operację na panie Kolisie, bo zdiagnozowany raka jąder bez zgody pacjenta, dobrze zrozumiałem? No mniej więcej, Dobrze, rozumiem. Niech pan mi powie, dlaczego w ogóle pan Sajgonka... Pan Sajgonka schowa telefon. Dlaczego pan Sajgonka w ogóle skoczył z dachu? To, co mu zrobiliście? Dlaczego miał... Wtedy byłem na ja byłem wtedy na statusie drugim, a pan chyba wie, że to drugim. Dobrze, nie ma problemu. A niech pan mi powie, dlaczego pan Colin... Czy orientuje się pan, dlaczego pan Colin miał rurkę PCV 30 cm obwodu w odbycie? Nie mam pojęcia. Nie ma pojęcia. Dobrze. Możliwe, że taką przyszedł, nie wiem. Ja też nie uczestniczyłem. Tak, przysiadłem. Ten twój lekarz to mi kurwa do dupy ją tak wpychał, że kurwa nawet go obsrałem podczas tej kurwa operacji całej, bo gówno miał na ryju. A tak się upiłem. Takie rzeczy pamiętam. Ale panie Koni spokojnie, panie Koni spokojnie. Dobrze, a jeszcze temu co plecy za. Słaba narkoza chyba była, ty. To nie jest śmieszne, panowie. To kurwa, śmieszne, żyły grubsze, kurwa, niż ale mam. I wiesz co zrobić tak, by mi się spodobać. I wie to cały świat. Nie chcę mówić ci papa.